Proszę Państwa, zostało jeszcze 31 sekund, 78-76 prowadzi GTK Gdynia, mistrz Polski kontra mistrz Litwy. Mało tego, mistrz Europy podobnież. Nieformalny. Nieformalny, nieoficjalny. No i tutaj Krewcik siedzi za 5 fauli. Co tu będzie? Długo będą... Długo będą... No ja z tej strony nagrywam, to ciężko będzie dopatrzeć. 24 sekundy, teraz już można akcję do końca zrobić. Dobrze, rozsądnie grają, za wcześnie, ale trafił. Już chciałem powiedzieć, że za wcześnie rzucał. Jeszcze miał 6 sekund do utrzymania akcji, ale zdecydował się, rzucił, trafił, 80-76, 11 sekund. A wynik pójdzie w świat. A niedawno takie maluchy byli, a teraz tak porośli, zmężnieli. Jeszcze pamiętam. Ochota, Warszawa, U14. Co tam się działo? A jak tam wasi rocznik 98? Jest. Chyba nie się. Lepiej jest niż się. A 98? Lepiej. Ilu zawodników z tych chłopaków gra w kadrze Pomerani? Trzech tylko. Hamerka, Krew i ten wysoki. Zmieniły się układy sił. 19? Krew i kto jeszcze? 13, tak już tak? Nie, z nimi idę. Proszę Państwa, 11 sekund, 80-76. Tu może. Po meczu. 4 sekundy. No i niespodzianka w pierwszym dniu turnieju. Już Litwini z głowami spuszczonymi już wiedzą, że raczej tego nie wygrają. 4 sekundy. Zależy czy trafi. Jak trafi dwie, to już jest po obiedzie, można powiedzieć. Nie trafia. 80-76 4. Może celowo będzie teraz nie trafiał, żeby na czasie zyskać. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze wpadło, ale nie dało to zwycięstwa. Proszę Państwa, jak widzieliście sami, z 10 metrów ten rzut... Zabrakło jednego punktu, ja to sfilmuję, bo to jest historyczny wynik. 80-79, jednym punktem polski zespół, mistrz U14 pokonuje potęgę litewską, U16. Panie trenerze, można prosić do zdjęcia.